Witajcie kochani w kolejnym filmiku. Witam się z Wami z kubkiem ciepłej herbatki i zapraszam do oglądania, ponieważ dzisiaj porozmawiamy sobie na temat demakijażu. Mam nadzieję, że temat Was troszeczkę zainteresuje, zainspiruje, skorzystacie z moich rad i podzielicie się też Waszymi radami, błędami w komentarzach. Chętnie na ten temat poczytam. Demakijaż, tak. To jest jeden z najważniejszych kroków naszej pielęgnacji i niestety często spotykam się z tym, że kobiety źle go wykonują, źle do niego podchodzą, zapominają o pewnych krokach. Dlatego mam dzisiaj zamiar poruszyć ten temat w troszeczkę innym wydaniu. Nie będę Wam dzisiaj tutaj opowiadać na temat różnych urządzeń, które stosuje się w demakijażu. Natomiast porozmawiamy na temat takich najprostszych kroków i najprostszych środków do dobrego wykonania i przygotowania skóry właśnie przed przyjęciem odpowiedniej pielęgnacji. Także jeżeli macie ochotę posłuchać, to serdecznie Was jeszcze raz zapraszam. Dobra, zaczynamy od tego, co jest tutaj najważniejsze, czyli o odpowiednich kosmetyków, dobrze dobranych do naszej cery. Często jest tak, że jeżeli jesteśmy na jakichś zakupach, wchodzimy do drogerii i skończył nam się produkt do oczyszczenia z twarzy, to bierzemy to, co jest w promocji lub to, co jest tanie. Nie zwracamy uwagi na to, co tam jest na tej butelce napisane, bierzemy, sprawdza się, oczyszcza, jest ok. I tutaj jest niestety jeden z największych błędów, które kobiety często popełniają. Ponieważ jeżeli producent zaleca Wam dany produkt do odpowiedniego rodzaju skóry, to taki produkt powinniście kupować, dlatego że zawarte w nim substancje będą sprawiały, że ta skóra nie będzie cierpieć podczas demakijażu, czyli usuwany z niej makijaż, usuwane z niej zanieczyszczenia nie spowodują też tego, że ta skóra dojdzie do podrażnień lub drastycznie zmieni się nam pH naszej skóry. Także warto tutaj zwrócić na to uwagę. Co ja Wam tutaj radzę i co Wam polecam, co często również stosują kosmetyczki, kosmetolodzy w salonach, to jak dobierają produkt do demakijażu do rodzaju skóry. Czyli jeżeli mamy skórę mieszaną w stronę tłustej lub też tłustą, to skupiamy się na takich produktach, które są w postaci płynnej lub żelowej, nie mają tłustej konsystencji i takie produkty będą dobrze oczyszczały Waszą skórę, przy okazji też regulowały sebum i nie powodowały, że tego sebum będzie więcej powstawać, że będą zapychane Wasze pory, no i Wy będziecie się tym samym czuć niekomfortowo. Czyli tutaj korzystamy z płynów micelarnych, z jakichkolwiek innych płynów oczyszczających, czy właśnie z produktów żelowych, micelarnych, które właśnie są odpowiednio dobrane do cery mieszanej, w stronę tłustej i cery tłustej. Jeżeli mamy cerę suchą, normalną, w stronę suchej, czy też suchą, naczynkową lub skórę wrażliwą, skupmy się na produktach, które są w konsystencji takiej bardziej kremowej, śmietankowej, tłustej, olejki, mleczka, masełka, dlatego że takie produkty nie będą dodatkowo przesuszały Waszej skóry, a tym samym, jeżeli nie będą jej przesuszały, to nie będą też jej dodatkowo podrażniały. I tego, czego nie powinniśmy robić przy skórze mieszanej i tłustej, możemy wykonywać przy skórze suchej, przy skórze normalnej, czy właśnie skórze naczynkowej. Starajcie się, żeby te produkty, które kupujecie, były delikatne. Jeżeli jeszcze dodatkowo posiadacie skórę wrażliwą, żeby nie zawierały związków zapachowych, sprawdzajcie po prostu na opakowaniu, czy tam znajduje się w tym składzie INCI napis perfum, czy coś w tym stylu, jakieś takie związki zapachowe. Najlepiej właśnie, żeby to był produkt bezzapachowy, bo wtedy Waszej tej skóry nie będzie podrażniał. Co jest jeszcze ważne przy kosmetykach do demakijażu? Sprawdzajcie, czy producent umieścił na opakowaniu taką informację: produkt niekomedogenny. Ja wiem, że część z Was nie ma zielonego pojęcia, o co tutaj chodzi, ale ja Wam tylko powiem tak pokrótce, w dużym skrócie, że produkt niekomedogenny to jest taki produkt, który nie powoduje zapychania porów i tym samym nie dochodzi do powstawania wyprysków. O! Najszybsza odpowiedź. Czyli zwracamy uwagę na to, jaki kosmetyk do jakiej skóry, co jest napisane na opakowaniu, jaką konsystencję ma ten kosmetyk, czy jest to produkt, który zawiera zapach lub jest bezzapachowy
i czy jest niekomedogenny. I co jest jeszcze bardzo ważne, przy skórze suchej, wrażliwej czy naczynkowej rezygnujcie z produktów, które zawierają w składzie alkohol, bo takie też dodatkowo mogą podrażniać, mogą przesuszać, no i wiadomo, to nie jest dobre dla Waszej skóry. Także dobraliśmy mniej więcej kosmetyki, jak to powinno się stosować. To jest, tak jak mówię, bardzo ważna sprawa, bo jeżeli dobrze dobierzecie kosmetyki do demakijażu, do stanu Waszej skóry, do tego, jaką posiadacie cerę, bardzo sobie ułatwicie sprawę i nawet jeżeli na początku może Wam się to wydawać niekoniecznie przyjemne, niekoniecznie miłe, to z czasem jak dojdziecie do wprawy i przyzwyczajicie się do tej całej sytuacji, zobaczycie, że Wasza skóra się Wam odwdzięczy. Dobra. Kolejny krok w demakijażu to jest woda. To jest krok, który bardzo wiele kobiet pomija. Już nie wspominając o młodych dziewczynach, które dopiero się uczą wykonywać demakijażu, całej tej pielęgnacji i też albo zapominają o tym kroku, albo nie korzystają z produktów do demakijażu, a wykorzystują wodę i mydło. I zaraz do tego przejdziemy. Czyli tak, woda. Dlaczego woda? Jak już zmyjecie sobie demakijaż tym Waszym produktem do twarzy, czy to mleczkiem, czy płynem, czy żelem i tak dalej, to teraz musicie usunąć jeszcze dokładnie, nie dość, że pozostałości tego produktu, którego używałyście, to jeszcze doprowadzić do tego, żeby ta skóra była rzeczywiście czysta. Bo tak na dobrą sprawę tylko i wyłącznie woda jest w stanie Wam oczyścić bardzo dobrze skórę, oczyścić ją do takiego stanu, że produkty, które później będziecie nakładać na Waszą skórę i składniki aktywne, które się w nim znajdują, będą Wam do tej skóry dobrze wpływać, dobrze wchodzić, tak? Czyli tutaj warto zwrócić na tą uwagę. Pomyślcie sobie nad tym, że często, jeżeli nie wykonacie tego kroku do mycia Waszej skóry wodą i nałożycie na to jeszcze później krem, no to też niestety często bywa tak, że dokładacie sobie tej warstwy na Waszą skórę, a później dochodzi do powstawania jakichś wyprysków, niespodzianek. No i wiadomo, jak dla każdej z nas nie jest to przyjemny moment. Czy tak jakbyśmy nakładały produkt pielęgnacyjny na niedoczyszczoną skórę. No niestety, tutaj też warto zwrócić na to uwagę. Jeżeli chodzi o produkty do mycia skóry przy użyciu wody, to jest tak samo jak przy produktach, które dobieramy do demakijażu i odpowiedniego rodzaju cery. Warto zwrócić uwagę na składy, warto sprawdzić, co tam się w nich znajduje i jaką konsystencję mają dane kosmetyki. Kolejnym punktem ważnym przy wodzie jest również to, jak osuszacie Waszą skórę. Jeżeli chodzicie do salonów kosmetycznych, to powinniście spotkać się z tym, że kosmetyczka po wykonaniu demakijażu, po oczyszczeniu skóry, dodatkowo wysusza, i to dobrze wysusza tą Waszą skórę, przy pomocy jednorazowych ręczników lub odpowiednich chust kosmetycznych. Prawda jest taka, że ręczniki, które mamy w łazience, niestety zbierają bakterie, które w tej łazience się czają. Już nie mówiąc o ręcznikach, które na przykład wiszą przy umywalce, a gdzieś tam zostawiony został otwarty kibelek. No i te wszystkie bakterie, które stamtąd lecą, lecą sobie tak na ten Wasz ręcznik, a Wy to później wcieracie w Waszą skórę. Smacznego. No dobra, tak żarty żartem, ale powiem Wam tak. No niestety, prawda jest taka, że takie ręczniki zwykłe, które używamy w domu, kilkurazowe, materiałowe, bawełniane, nie są dobre dla naszej skóry, a tym bardziej w momencie oczyszczania naszej skóry. Ja Wam tutaj zaproponuję takie chusty, już Wam pokazuję. To jest duże opakowanie, to są chusty wykonane z miękkiego, delikatnego materiału. To są takie chusty kosmetyczne. Je możecie kupić w hurtowniach kosmetycznych, ale z tego, co się nie mylę, to w Rossmanie są również dostępne takie dosyć duże, właśnie bardzo podobne chusty za takie ręczniki jednorazowe, właśnie takie chusty za niewielkie pieniądze. I ja Wam polecam korzystanie z czegoś takiego. To jest jednorazowe, bardzo ładnie łapie wodę.
No i nie musicie się martwić, że tutaj macie jakieś bakterie, że coś tutaj się dzieje, że coś tam sobie wcieracie w skórę. No a dodatkowo osuszacie tą waszą skórę, zanim jeszcze nałożycie produkt. No i nie wcieracie sobie tych bakterii, tak? Bakterii i zarazków. Czyli takie chusty to jest bardzo fajne rozwiązanie. Owszem, możecie korzystać również z jednorazowych ręczników, takich kuchennych. No ale z drugiej strony, kto by trzymał takie ręczniki kuchenne w łazience? Czy to jest wygodne? Często te ręczniki kuchenne niestety są dosyć twarde i to też może powodować to, że ta skóra jednak jest lekko podrażniona. Czyli lepiej tutaj zaopatrzyć się w coś takiego, co jest delikatne do naszej skóry, co jej nie będzie podrażniać, nie będzie jej pocierać, tak? Bo to jest również bardzo ważna sprawa. Czyli takie jednorazowe ręczniki do usuwania tej wody, do wycierania naszej skóry. Przy demakijażu warto również zwrócić uwagę na to, jak ten demakijaż wykonujemy. Już Wam wspomniałam o tym pierwszym kroku, czyli o wykorzystaniu produktów do demakijażu, o drugim kroku, czyli umyciu Waszej skóry przy pomocy wody, o wysuszeniu, ale warto również zwrócić na to, jak usuwacie produkty na Waszych powiekach i na Waszych rzęsach. A waciki kosmetyczne to jest świetne rozwiązanie. Ale waciki kosmetyczne powinny być również bardzo delikatne, takie, które nie będą podrażniały zwłaszcza oczu wrażliwych, ale też nie będą się rozwarstwiały, które nie będą się tam kruszyły. Najlepiej, żeby były w 100% bawełniane, mogą być też jedwabne. Jaka wielkość, to zależy od tego, jak Wam jest wygodnie. Ale co jest ważne w tych wacikach? No nie do końca to, jaki one mają tam kształt, tylko jak je używamy. Wacikami absolutnie nie powinniśmy pocierać naszych oczu. Czyli wacik przykładamy do naszych oczu, czekamy chwilę, aż ten produkt wsiąknie, aż wejdzie nam w te nasze tutaj powieki, aż rozpuści nam tuż do rzęs i wtedy delikatnie ściągamy z naszych oczu. Robimy taką, powtarzamy ten krok do momentu, kiedy już nie będziemy mieć nic na naszych rzęsach, na naszych powiekach. Absolutnie nie róbcie czegoś takiego, że trzecie tym wacikiem, że pocieracie. Dlaczego? Oprócz tego, że podrażniacie sobie te wasze oczy, ten kosmetyk dostaje się do tych oczu, to jeszcze robicie coś, co niestety zaprocentuje wam, jak będziecie starsze, czyli zmarszczki. Naciągacie sobie tutaj tą okolicę, podrażniacie, pociągacie. To jest najgorsze, co może być i te zmarszczki pojawią się naprawdę szybko. Także zrezygnujcie z takiego kroku pocierania. Przykładamy wacik, zmywamy delikatnie i robimy to do momentu, kiedy już nic na tych naszych rzęsach nie będzie. Czyli dobra, myślę, że powiedziałam Wam o wszystkim. Ale nie mogę zapomnieć jeszcze o jednej ważnej rzeczy, którą wykonujemy po demakijażu, a o której często niestety kobiety zapominają, czyli o tonizacji. Tonik. Dla jednych zbędny, dla jednych nie. Niektórzy uważają, że to jest taki krok w pielęgnacji, który trochę nie ma sensu, pieniądze wydawane, błoto, a ja Wam powiem tak. Tonik jest po to, żeby wyregulować Wasze pH. I już Wam kiedyś wspominałam o tym w którymś z moich filmików i mówiłam Wam, jak ważny jest to krok. I tylko teraz przypomnę, że po użyciu środków do demakijażu, po użyciu wody, zmienia się Wasze pH. I tutaj jeszcze jedna sprawa, którą muszę poruszyć, czyli mydło. Mydło to nie jest dobra substancja do oczyszczania Waszej twarzy. Mydło zawiera takie składniki, które wysuszają Waszą skórę, mocno, czasami nawet drastycznie zmieniają jej naturalne pH i mimo tego, że mydło doczyszcza tą skórę i możecie być zadowolone z tego efektu, jak ta skóra wygląda, to jednak troszeczkę mydło to jest tak jakby troszeczkę taki gwóźdź do trumny dla naszej skóry. Wiem, że wiele kobiet poleca taką metodę dziewczynkom. Nie polecajcie im tego, naprawdę. Warto zainwestować w różnego rodzaju środki oczyszczające dla nastolatek, dla nastolatków, niż stosować mydło, które jest rzeczywiście stosunkowo tanie, łatwe w użyciu, ale niestety nie jest dobre. Czyli
Jeżeli jesteśmy tutaj przy tym ostatnim kroku, który musimy zadbać przy demakijażu, tonik. Na wykończenie całego demakijażu musicie zastosować tonik. Tonik wyrówna Wam to pH, przygotuje dodatkowo skórę do tego, żeby była gotowa na przyjęcie składników aktywnych, które znajdują się w kremach i wszystkich środkach, które później zastosujecie i które mają Wam nawilżyć, zregenerować, działać przeciwzmarszczkowo, złuszczyć itd., itd. Tutaj w demakijażu też, widzę, jak zauważyliście, nie skupiałam się na temat złuszczania i oczyszczania przy pomocy różnego rodzaju peelingów, bo myślę, że to jest oddzielny temat. Tak jak powiedziałam, odpowiednie kosmetyki do odpowiedniej cery. Zwracacie uwagę na składy i na to, co napisał producent. A stosujecie środki do czyszczenia skóry z wodą. Pamiętajcie o dobrym osuszaniu skóry i co najważniejsze, zastosujcie tonik. A pytałyście się mnie kiedyś pod filmikiem, co sądzę na temat hydrolatów, którymi można zastąpić tonik. Tak, jeżeli one działają podobnie jak tonik, regulują to Wasze pH, tonizują tą Waszą skórę, to dlaczego nie? Jest na rynku dostępnych bardzo dużo tego typu produktów. Tutaj mamy również wody termalne. Z tymi wodami termalnymi to tutaj też można by było polemizować, bo wody termalne fajnie skórę koją, czasami ją nawilżają, czasami ją pielęgnują, ale czy zmieniają jej pH, czy regulują pH? Tutaj myślę, że to byłby temat na odrębny filmik. W każdym razie, mam nadzieję, że tych kilka kroków pomoże Wam w uzyskaniu odpowiedniej pielęgnacji. Zastanowicie się nad tym, jak wykonujecie Wasz demakijaż i czy w odpowiedni sposób, a jak Wasza skóra zachowuje się po tak wykonanych krokach. Zwróćcie na to uwagę, jak będziecie już zmieniać i stosować do tych moich zaleceń, to zwróćcie uwagę na to, jak Wasza skóra reaguje na dane kosmetyki, czy dochodzi do ściągnięcia, czy dochodzi do przesuszenia, czy dochodzi do podrażnienia, czy zapychane są te Wasze pory, czy czujecie, że ta skóra jest lepiej oczyszczona, jak Wasza skóra reaguje na kosmetyki pielęgnacyjne, które później stosujecie. Dajcie mi znać w komentarzach, co na ten temat sądzicie, co Wy na ten temat uważacie, jak Wy się stosujecie do tych moich zaleceń albo i nie, jakie są Wasze kroki w demakijażu, chętnie poczytam. Mam nadzieję, że ten filmik się Wam spodobał. Jeśli tak, no to oczywiście wiecie, co robić. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Buziaki, pa!